Cześć, jestem Cydia, to jest ostatni odcinek Zagrajmy w Stick It to the Man. Przejdziemy sobie dzisiaj finałowy rozdział gry. Teraz sterujemy Arlin, a nie Darlin. Ale w sumie na jedno wychodzi i musimy uratować naszego przyjaciela Ośmiornicę. Trapped in my own diabolical contraption? Why does irony even have to be a thing? Hey, little dude, you've got to save Ray! So, hurry! Tak, teraz za pomocą naszego małego przyjaciela będziemy musieli uratować oczywiście Raya. Where are you? I know humans are pretty terrible at breathing in space. Tak, właściwością tego małego kosmity jest to, że nie potrafi skakać za wysoko. Ray, I know you're here somewhere. You and that nice fleshy brain that I just got warmed up the way I like. Ray! Ray, it's you! Yes, yes, you have a nice face, but I'm here to rescue you! Yes, hello! I'm sorry it took so long for me to get to the door. These old data structures don't download into a robotic inflatable body like they used to. Are you the delivery boy with my robot farmer's choice circuitry ointment? Smell scan engaging. What in tarnation? You're just one of the neighborhood kids, aren't you? Well, run along. My little the man is busy with his little destroy the world science project. Be a dear and try again after dinner, okay? I've gotta find some circuit ointment! But where? Tak, ten człowiek cień ma matkę, która jest robotem. Ciekawe, kto był jego ojcem. Nie wiem, spróbujcie napisać w komentarzu, kto by to mógł być. Czy jest tu coś ciekawego? Robot. I nic więcej. Dlatego robota będziemy musieli przynieść później antenę, żeby nam pewnie coś za jej pomocą, nie wiem, ciekawego wymyślił. Doskoczysz tam? Nie. Co mam teraz zrobić? Tam na górę nie wejdę, tam na górze nic nie zrobię. Chyba, że tutaj coś jest. Tak, jest i antena. Czy o czymś myślisz? Nie. Teraz za pomocą tej anteny będziemy musieli wykonywać całkiem sporo zagadek i Rayem, i naszym robotem. Gdzie był pierwszy? Tu chyba nic nie było po lewej stronie. Ten robot był gdzieś... Mam mapę przecież. Tak, ten robot był tutaj. Na mapie bardzo dobrze to widać, bo mamy tam... bardzo widoczną właśnie... telewizor. Trzymaj. Are you tired of circuits that don't have ointment on them when you download your consciousness into a robot body? Try Farmer's Choice Circuitry Ointment. It's the best for this usage case. Farmer's Choice is a real product. Please stop calling us to ask if we are real. No, dzięki temu dostaliśmy klej. Czy coś tu jeszcze będzie ciekawego? Zobaczmy mapę. W okolicy nic nie widać. Jeszcze zobaczmy, czy po zdjęciu anteny coś nam ciekawego... Nie, nic nam nie daje, więc spadamy stąd. Mamy za to klej, który oczywiście nam pomoże uratować Raya. Mam taką nadzieję. Górą? Chyba Ray był gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, że właśnie tutaj na nas czeka. Dokładnie tak. Trzymaj. Oh, it is you. Here, come in, come in. Here's some, circuit ointment? Thank you, dearie, thank you. This'll be just the thing for my circuits which are not programmed to feel pain. Ted! Ray! Thanks for saving me, buddy. Oh, you, wanna get back inside my head? I mean, we need to save Arlin, but if you find out here, that's cool.
We could split up and work as a team, and I'm totally down with that. Nah, it's kind of chilly here. Plus, I'm pretty sure I left the water running in there, so... Wait, what? Now, dearie, I'm sorry the man is being such a bad host. Do you want to see some pictures of him when he was a baby? Is there a right answer here? Look, here's one where he's learning to go potty. Look at that smile. He's happy because he made a poop come out. Hey, how come the door's locked? How come I can hear you talking about poops? Yeah. Okej, okay. Mów, rozmawiajcie o kupie. To świetny temat na rozmowę. Teraz chyba tu... Zobaczmy mapę tak swoją drogą. Tak, tutaj mamy kilka rzeczy. Mam nadzieję, że... Tak, tu właśnie tutaj by nie wskoczył tamten gość. Trzymaj antenę. Laura, you know I can't kiss you because I'm you from the future. But I was about to tell you that I'm you from the past. Of course, it all makes perfect sense. Oh. Tak będą wyglądały trudne sprawy za 20 lat. O, dostaliśmy żółwia. Tutaj właśnie też można się troszkę męczyć, trzeba zakładać tą antenę i wtedy dopiero czytać myśli niektórych osób i to nam da możliwość dojścia do niektórych miejsc. Zobaczmy mapę. Tutaj był ten żółw, tutaj była antena. Tam na lewo teraz nie dojdziemy, więc musimy iść na prawą stronę. Na prawą stronę tędy, tak? Dobrze pamiętam. Zaraz się pewnie o tym przekonamy. Tak, tutaj właśnie Ray, znaczy Jake. Jake? Ted? Chyba Ted się nazywa. Ted tutaj nie mógł doskoczyć. Ścigacie mnie wszyscy trzej? No to macie. Jacy idioci z nich są? Troszkę. Znaczy dobra, udało im się mnie złapać. Na farcie im się udało, ale jednak. Liczy się efekt końcowy, a niestety ten nie jest dla mnie dobry. Czy... Nie, nie ścigasz mnie. Myślę, że idziesz w moją stronę. Czy tu jestem bezpieczny? Nie. Czy tu jestem bezpieczny? Tak, i... Ty o niczym nie myślisz. Gdzie ty idziesz? Tu... Śpi. Okej, udało się. W sumie to było całkiem proste. Odblokujmy sobie przejście. Te przejścia są zawsze na otwartych lokacjach położone tak, abyśmy nie musieli powtarzać tych lokacji z walką kilka razy, z uciekaniem przed przeciwnikami, a nie walką, bo walczyć się w tej grze nie da. A tutaj mamy... Space, the final RPG. These are the adventures of the Starship D20. Which, as you all know, is a starship shaped like a 20-sided die. It's the most efficient shapes for warp field dynamics. D20's continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to be a television tie-in to the RPG game you could buy to play at home right now. No okej, oni tam będą sobie tam gadać, a tutaj mamy mózg. Mózg tej wielkiej starej baby, tak? Tej matki tego. Ojej. Oh, that's Hungry Henry, the man's pet turtle. One day I went to wake up my little man, and it turns out he'd been sleeping with his mouth open, and Henry had chomped down on his tongue. That turtle would just not let go. Anyway, it was the morning of prom, so we had to go to prom with this turtle hanging off of his tongue. Every word he said sounded just like... I could just tell all the women wanted to be his steady. Mother, you promised you'd stop telling strangers that story. She's not a stranger anymore. She's a friend, the boy. I'm the man now, Mother. God, can't you get anything right? Tak, chyba wszyscy znamy ten moment, gdy rodzina mówi coś o nas, czego nie chcielibyśmy, żeby każdy wiedział. Ty nam dasz kryształek. To będzie oczywiście kolejna część naszej tutaj układanki. Goodness, this photo takes me back.
The man used to love this show and the play-at-home game. Why, one time he made himself a little costume, complete with a phaser reverter tacky something. I knew he loved his costume, but was shy about it. So when prom came, I hid all his other clothes, and he wore his uniform to prom. I liked making little surprises for him like that. Mother, it was a phase inverter tachyon threshold emitter, not a phaser reverter. They're like two completely different things, Mom. No okej, okay, teraz musimy... Au. Wkurza mnie ta gra, że muszę grać w nią w okienku. No. Ale nic nie zrobię. Kolejni przeciwnicy. Siema. Dawaj. Tych postaram się w miarę wykiwać. O, nie udało się. Czy masz jakieś fajne myśli? Któryś z was czy ma jakieś fajne myśli? A tak, ty myślisz... Okej. Okay. Myślisz o mnie? Czy mogę teraz pójść tu? Dobra, to był zły pomysł. To był zły pomysł, ale chodźcie tu, chłopcy. Dobra. Uda mi się ich wykiwać. Udało się. To było proste. Teraz... Ty mi nic nie powiesz, za to tu... Ktoś z tych osób powinien mi coś dać, ale chyba dopiero po włożeniu anteny. Więc oglądajcie kolejny filmik. Captain Squishy, how will we ever get to the picnic now? No worries, Mr. Worrywart. We have squishy powers on our side. Oh yeah, obviously. I keep forgetting about those. Oh yeah, let's use squishy powers! Dobra, dawaj, nie, trzymaj ciągle antenę i ty mi dasz... Dasz mi zabawkę, to jest ostatnia część naszej układanki, teraz tylko trzeba wrócić do... do naszej mamuśki. Która jest tutaj w tym... statku taką głową wszystkiego. That won't stick. Oh, dearie, would you look at this photo? Why, when the man was just a wee lad, he would not go to the bathroom. He was afraid he'd fall in the toilet. But then when this doll appeared, he'd spend all his time in there. He named his doll Poopy, did you know that? He was such a cute kid, sitting on the toilet every chance he got. Excuse me, those aren't personal stories. Oh, I'm sorry. I guess I am just a big dummy. Staying up here all the time, cleaning up after you, ensuring optimum efficiency of this space station. I'm just a big dummy. You show embarrassing photos to strange women. You'd prefer it if I didn't? You'd prefer it if I never did it again? Yes! Well, I'm not willing to do that. Your photos are adorable, and I will share them until the day I die. Well then, I wish you'd hurry that up. Oh! You'd say such a thing? You'd wish that your only mother who brought you into this world would die? Ah, come on, Mom. No, you said it. Far be it for me to stand in the way of my son's wishes. Self-destruct initiated. 120 seconds remaining. Ah, come on, Mom. Stop goofing around. 117 seconds remaining. Mom. 115 seconds remaining. Darn it! Hey, you're safe! Yeah? I'm not, like, dumb. I can escape as good as y'all. I'm really glad, sweetie. That's the good news. The bad news is that this station will explode in less than 2 minutes. Self-destruct. We could call my friends for a ride. If only we had an intergalactic ultraphone. And let me guess, those aren't available on Earth. Nope. Wait, I've got a great idea. What if I just think about an intergalactic ultraphone, then you could grab it out of my thoughts? Whoa! That's just crazy enough to work! Czy to się uda? Udało się. A nie. That doesn't work. Musimy przynieść jej dwa itemsy. No ale tak, zrobiliśmy to co trzeba. Stacja zaraz wybuchnie, bo nasza kochana mamuśka, znaczy tego gościa, postanowiła, że... Znaczy wkurzyła się i postanowiła wszystko zniszczyć. Okej.
Tutaj musimy coś przynieść dla tego gościa, a za to on dał nam pączki. Do czego przydadzą nam się pączki? Ups, ups, nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążę. Now where were we? 30, 29, 28. A jednak zdążę. Dobra, czytamy ci w myślach. Dajemy ci pączki. Wow. Całkiem spora nić. Ty coś nam powiesz? Nie. Ale mamy już nić. To już jest progres. You see, my only son doesn't care about all I do for him. So obviously I am unloved and uncared for. I'll be dead in 90, 89, 88. Dobra, ona tam będzie odliczać, będzie waliła czasem fajnymi sucharami. Czy mogę tędy wrócić na górę? Jak tak, to... To już jesteśmy na końcu gry. Dajemy ci puszkę, dajemy ci nitkę. I do boju. W sumie jeszcze nie do boju. Okay, we got the phone. Now we just need to fire it into space. What? We need to fire it into space? And you're just mentioning this now? I'm sorry, I thought it was obvious. You know of any intergalactic ultraphones that work differently? Eight. Tak, teraz musimy tylko znaleźć dobre miejsce, żeby użyć tego telefonu. No nie dziwię cię, nie dziwię ci się, że... No właśnie. 83. Dobra, tak więc przed nami wielki finał. To ostatnia rzecz, którą w tej grze musimy zrobić. No to cóż, przygotowani? Więc start! Intergalactic Space Cab Service, where can I pick you up? Coordinates 352-222-452 Cedar Prime Sector! Whoa! Is that Earth? There'll be an extra cleaning charge of 8,000 bakazoids to get there, buddy. It's fine. Can you step on it, please? No problem. We'll be there in, best estimate I can give you is 15 seconds. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Hey, are these guys usually, reliable? Six, five, kinda? Four, three, two, one, 0.5, 0.4, 0.3. You know what? I don't think you actually care about me at all. I think you might actually be a jerk. We're headed to Earth. Get us out of here. You got it, buddy. 0.2, 0.1. Real talk, the man. You make me wish I never got my consciousness downloaded into a space station computer. But now, as I look back on my life, I have this many regrets. Zero. I was only screaming to get you guys to stop screaming. Anyway, here we are. Enjoy the rest of your evening, folks. Well, I guess this is it. Thanks for saving me, guys. I can go back to my home planet now. It's pretty cool there. Every night is buy one, get one free pizza night. Every night? We, eat a lot of pizza. This was, memorable. Nuh-uh. We're hugging this out. Meter's running, buddy. Oh, jeez, right. Okay, stay cool, you guys. Where to? Planet Spacetopia, by way of Planet Smooch Time. Oh, sweet, I love Planet Smoochy Times. Even the traffic cops are friendly there. A little too friendly, now that I think about it. That? Oh, that was a really long day. You read my mind. Really?
Ray. I wanted to send you a quick note just to let you know I really had a great time hanging out. Both on your planet, and particularly in your bot. Both were not nearly as dirty as I've been told to expect. We had fun, didn't we? Let's do it again sometime. Come visit me as soon as your people invent interstellar travel, okay? Peace out. Oh, one more thing. I did a quick check when I got here, and I may have left a little something inside your head at some point. It's no big deal. And I know you'll be able to take really good care of it. Daddy? Arlene! Okej, mamy napisy, więc to jest koniec serii Zagrajmy w Stick It to the Man. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Jeśli tak, i seria wam się podobała, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jakoś ocencie grę w komentarzu, bo naprawdę mnie ciekawi. Dla mnie się całkiem podobało, o tym zaraz. Jeśli wam się nie podobało, to wiadomo, możecie zostawić łapkę w dół, napisać co było źle, żebym to mógł poprawić. I podsumujmy sobie teraz tą grę. Audiowizualnie gra jest świetna, wycinankowy świat plus genialna muzyka, którą słyszycie na przykład teraz. Muzyka zawsze pasowała do tego, co się działo w grze. Może nie zawsze była tak bardzo widoczna, nie zawsze była przed wszystkim, że nie rzucała się po prostu w uszy, ale zawsze pasowała do tego, co robiliśmy w grze. A sama rozgrywka, motyw z właśnie przeklejaniem różnych rzeczy i zagadki z tym związane były bardzo przyjemne. Plus właśnie uciekanie za pomocą tych stickerów od tych strażników różnych, to też było całkiem spoko, aczkolwiek robiło się to z czasem nudne. Robiło się to z czasem naprawdę nudne, jeśli nie znało się wszystkich mechanik gry i grało się właśnie na ślepo bez takiej wiedzy stuprocentowej o tej grze, to mogło się to zrobić powtarzalne i nudne. Ja to naprawdę za pierwszym razem grając w tą grę czułem niesamowicie, a teraz, gdy gram w tą grę po raz kolejny, gram w to bardzo płynnie, mogę cieszyć się fabułą, bardzo chorą, dziwaczną, to gra się w to naprawdę fajnie. I jeśli miałbym wam tą grę polecić, gdy zobaczycie ją w promocji poniżej 2,5 euro, bierzcie. Naprawdę warto. To są 3-4 godziny naprawdę bardzo przyjemnej rozgrywki, oczywiście jeśli lubicie platformówki i przygodówki, bo to mimo wszystko połączenie tych dwóch gier. I co mi się tak skojarzyło niesamowicie z tą grą, to Sąsiedzi z Piekłorodem, kojarzycie taką grę? To mi się tak niesamowicie przypomina to. Tam też chodziło się, znajdowało się przedmioty i łączyło się je w bardzo dziwny, chory, nieprzypuszczalny sposób. Tak samo jak tutaj. Tam nie było co prawda fabuły, tutaj jest i ta fabuła tutaj jest naprawdę świetna, chora, zakręcona, niesamowicie dziwaczna i to tą grę naprawdę buduje. To jest w tej grze naprawdę świetne, ta fabuła. I właśnie, nie wiem, jeśli chcecie takiego małego następcę Sąsiadu z Piekłorodem, myślę, że ta gra wam się spodoba. Oczywiście zważając na to, że tutaj mamy więcej platformowania niż tam i więcej zręczności. No, jest to bardziej zręcznościówka niż tamto, ale mimo wszystko to podobieństwo jest duże i może dzięki temu też bawiłem się w tej grze dobrze, bo ma to coś, co mieli Sąsiedzi z Piekłorodem. Łączenie kompletnie niepasujących do siebie przedmiotów ze sobą, potem oglądanie, co się dzięki temu wydarzy. Nie wiem, to moim zdaniem się bardzo podobało. Jakbym miał wystawić tej grze ocenę liczbową, kurczę, ciężko. Na pewno nie dam dychy, 9 też będzie ciężko, ale 8 dam, tak. 8 na 10 moja opinia, gra jest bardzo fajna, ale zmarnowany potencjał i to bardzo. Dzięki tej, pamiętacie, pierwsze 3 rozdziały, niesamowicie, każdy był inny, cały czas coś się działo, coś innego, coś dziwnego, coś mniej dziwnego, coś chorego i początek tej gry był genialny. W każdym względzie, później to było takie bardziej powtarzalne. I cały czas czytamy w myślach, zbieramy przedmioty, łączymy przedmioty i tak w kółko uciekamy od strażników. Ale mimo wszystko bawiłem się przy tej grze dobrze. Gdyby było więcej takich ciekawych rzeczy jak przez te pierwsze 3 rozdziały, byłbym skłonny dać tej grze ocenę większą. Tak jest tylko ta 8. Naprawdę polecam wam tą grę, ale gdy będzie tańsza. Tak więc to by było na tyle w tej serii i widzimy się w kolejnych. Tak więc cześć.